O zabranie głosu proszę prezydent miasta Świdnicy, panią Beatę Moskal-Słaniewską. Chwała bohaterom. Za chwilę obejrzymy taki właśnie program w wykonaniu zespołu Jubilat. I dziś szczególnie nasze myśli kierujemy właśnie do tych, którzy są naszymi bohaterami. Ci bohaterowie stoją między nami, stoją przede mną i dziś chylę głowę przed nimi za to wszystko, co dla nas zrobili lat temu, już 70 i więcej. Bo trzeba mieć w sobie niesłychaną odwagę i niesłychaną determinację, by dla dobra innych, by dla dobra ojczyzny rzucić na szalę wszystko, co się ma. Przede wszystkim życie. Druga wojna światowa, której zakończenie dziś świętujemy, była najstraszliwszą z wojen, jakie przeżyła ludzkość. Z niespełna 2 miliardów ludzi, jacy wówczas żyli na Ziemi, aż ponad 70 milionów oddało swoje życie. 25 milionów żołnierzy i blisko 42 miliony ludności cywilnej. To 3,7% ówczesnej ludności świata. Polska niestety miała pecha, ponieważ to właśnie przez nasz kraj przetaczały się wojska w jedną, później w drugą stronę. Ludność cywilna znajdowała się pod okupacją przez 5 lat i 16,7% obywateli naszego kraju straciło życie pomiędzy rokiem 1939 a 1945. Chwała bohaterom, chwała tym żołnierzom, którzy wracali do tej zniszczonej, spalonej, zrujnowanej, osieroconej ojczyzny z różnych stron świata. Jedni spod Lenino, inni przelewając swoją krew na wzgórzach Monte Cassino, inni od strony Londynu, gdzie uciekając w roku 1939 mieli szansę wstąpić do RAF-u. Inni przez Afrykę, z różnych stron wracali do Polski, okrwawionej, powojennej, która dzięki nim miała szansę na odbudowę. Kilka dni temu jeden z poczytnych tygodników opinii przeprowadził sondaż wśród swoich czytelników, i to oni wybrali 10 największych bohaterów II wojny światowej. Pozwolę sobie Państwu przytoczyć te nazwiska w takiej kolejności, w jakiej zdecydowali czytelnicy, z reguły młodzi ludzie. Generał Władysław Sikorski, rotmistrz Witold Pilecki, ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, Janusz Korczak, Jan Karski, generał Stefan Rot-Rowecki. Jak Państwo widzicie, wymiar bohaterstwa może być różny. Jeden jest bohaterem, bo bierze karabin i idzie na starcie z wrogiem. Inny jest bohaterem, bo chroni życie innych, ratuje przed zgubą. Cóż powiedzieć w taki dzień jak dziś? Ja pamiętam z dzieciństwa taki symboliczny biały gołąbek pokoju i takie napisy "Nigdy więcej wojny". Mogło się nam wydawać co trochę naiwne, ale myślę, że to bardzo ważne przesłanie dla wszystkich i nasze najgłębsze pragnienie. Czasem uśmiechamy się, słysząc, jak kandydatki na miss mówią, czego pragniesz, pokoju dla całego świata. Mówimy, hehe, ale naiwno. Czy na pewno? Życie w poczuciu bezpieczeństwa, bez zagrożeń, to jedna z najwyższych wartości.
Zobaczmy dzisiaj, gdy słyszymy tak niepokojące wieści zza naszej wschodniej granicy. Czy nie boimy się, że ten konflikt w jakiś sposób może nas dotknąć? Gdy na żółtych lub niebieskich paskach programów telewizyjnych przesuwają się kolejne informacje o zabitych w Syrii czy innych krajach tamtego regionu, czy nie ogarnia nas przerażenie? Powiem tak, nigdy więcej wojny i chwała bohaterom.